Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB ma 90 stopni, kąt ABC 60. Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta prostego i przeciwprostokątnej ABT od trójkąta. Wykaż, że AD do DB to jest jak 3 do 1. Czyli zobaczmy, sytuacja wygląda mniej więcej następująco. Mamy trójkąt prostokątny ABC, przy wierzchołku C mamy kąt prosty, przy wierzchołku B mamy 60 stopni, mamy poprowadzoną wysokość CD i teza jest taka, że AD do DB jest jak 3 do 1. Na oko być może tak jest, musimy to udowodnić. Jak to udowodnić? Oznaczmy sobie odcinek BD poprzez X. Zauważmy, że trójkąt BDC stanowi połowę trójkąta równobocznego, czyli jeżeli tutaj mam X, to odcinek DC będzie wysokością, czyli to będzie X pierwiastków z 3, a odcinek BC to będzie 2X. Czyli to jest taka sytuacja, że mamy połowę trójkąta równobocznego i teraz prowadzimy wysokość, tu jest kąt prosty, tutaj sobie daje X, tutaj jest wtedy X pierwiastków z 3, a tutaj mamy 2X. Klasyczny trójkąt. Teraz tak, tu mamy x pierwiastków z 3, tutaj mamy 2x. Teraz zobaczmy, że jeżeli tutaj mam 2x, tu jest 90 stopni, tu jest 60, to tutaj mam 30 stopni. Ja mogę sobie z sinusa obliczyć długość odcinka AB. Oznaczę go przez chwilę jako małe c. Czyli zobaczmy, 2x do c, czyli to do tego, jest sinusem 30 stopni. Czyli 2x do c to jest 1/2. Mnożymy na krzyż, 4x to jest c, czyli c to są 4x. Mamy długość c, to się równa 4x. I teraz zobaczmy, skoro cały odcinek AB to jest 4x, odcinek BD to jest x, to tutaj ile będziemy mieli? Tutaj będziemy mieli 3x, żeby całość sumowała się do 4. Zatem jest zachowana proporcja, zobaczmy, AD do DA, B, DB jest jak 3x do 1x, a x się skracają, czyli jak 3 do 1, co kończy dowód.